Sylwia Przybysz potwierdziła zerwanie współpracy z wytwórnią muzyczną My Music. 20-letnia wokalistka w obszernym wpisie na swoich profilach w mediach społecznościowych ustosunkowała się do ostatnich doniesień na temat przyczyn zakończenia ich współpracy i przedstawiła swoją wersję zdarzeń. Dowiadujemy się z niego m.in., że pomimo prowadzonych od jakiegoś czasu rozmów z przedstawicielami w celu załagodzenia konfliktu, artystka dowiedziała się o zawieszeniu ich współpracy i odwołaniu zaplanowanych koncertów i obozu fanowskiego z jej udziałem z Facebooka firmy. Pełną treść oświadczenia piosenkarki znajdziecie poniżej, kochani. Chciałam was poinformować, że moja współpraca z My Music SP z OO spółka K właśnie się zakończyła. Niestety, pomimo moich najszczerszych chęci, My Music SP z OO spółka K nie była w stanie zachować się względem mnie jak na profesjonalistów przystało, stąd musiałam podjąć tą trudną decyzję o zakończeniu współpracy. Moja decyzja podyktowana jest wieloma różnymi czynnikami, wbrew pojawiającym się opiniom jednym z nich nie jest sprawa konkursu Tidal. Podobnie, zerwanie przeze mnie relacji z niektórymi z pracowników My Music spółka z OO spółka K nie jest spowodowane konkursem, a postępowaniem tych osób wobec mnie, na które nie mogłam dłużej pozwolić. Najlepiej niech świadczy o tym fakt, iż o odwołaniu moich koncertów i mojego udziału w obozie Young Stars sama dowiedziałam się z Facebooka. Wiem, że My Music spółka z OO spółka K oraz osoby powiązane z wytwórnią upubliczniają różne nieprawdziwe wiadomości na mój temat i ostatnich wydarzeń podjęłam jednak decyzję, że poza niniejszym oświadczeniem, nie będę się do nich więcej publicznie odnosić, gdyż internet to nie miejsce na załatwianie takich spraw. Niemniej chciałabym podziękować wszystkim pracownikom i artystom związanym z My Music SP z OO spółka K za wszystkie lata współpracy. Szczególnie życzę sukcesów wszystkim artystom zrzeszonym w Young Stars. Na szczęście, gdy coś się kończy, to i coś się zaczyna, tym samym ruszam dalej z moimi własnymi projektami, koncertami i muzyką, a was zapraszam do podróży razem ze mną. Wiem, że czujecie się zawiedzeni odwołanymi przez My Music SP z OO spółka K koncertami, jak i moim udziałem w obozie. Mogę was jedynie zapewnić, że myślę o was cały czas i już niedługo postaram się wynagrodzić wam tą przykrą sytuację oraz fakt, że musicie ponosić konsekwencje decyzji My Music SP. Z OO spółka K już niebawem dowiecie się z moich kolejnych postów o obozach, koncertach oraz innych atrakcjach, które dla was szykuję. Będzie mnóstwo okazji, aby spotkać się ze mną i nadrobić to, co chwilowo utracone. Sylwia Przybysz kończy współpracę z My Music. Co dalej z karierą Sylwii Przybysz? Udało nam się dowiedzieć, że młoda artystka znalazła już sztab ludzi, z którymi pracuje nad nową muzyką i wizerunkiem. Jest bardzo podekscytowana tym, co czeka ją w najbliższych miesiącach. Już pracuje z grupą producentów z kraju i z zagranicy nad nowym materiałem, który ujrzy światło dzienne już w lutym. Sylwia chce się skupić na sobie i rozwoju. W ostatnim czasie ciągle pracuje nad swoim talentem, czego efekty zobaczycie i usłyszycie już niebawem, powiedziała nam osoba z bliskiego otoczenia artystki. Zobacz najnowsze zdjęcia Sylwii Przybysz w naszej galerii, sprawdź też, Halsey ma nowego chłopaka. Kim jest Youngblood?